Nazwa krainy to miejsce pełne terroru i nienawiści. Młody krasnolud opuścił mitrylowe kopalnie, by przemierzać surowy, bezlitosny świat nazwy krainy w poszukiwaniu przygód. Uther smokobójca! Choć nie zabił jeszcze żadnego smoka. Jeszcze. Dracula! W zasadzie to nie wiem, czemu każda historia zaczyna się od tego, że mam coś mówić. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jest sobie wampir, nasza grupa podróżników i o. Historyjka kolejna. Oglądajcie. A kto nie zasubskrybuje po obejrzeniu, ten pedał albo pedałka. Śpi słodko. Ja poczekam na twoich ziomków. Nie ma co jak. Trochę bólu przed odpoczynkiem. Twoi ziomkowie powinni dotrzeć tu wieczorem. Idealnie. Noc to pora wampirów. I prostytutek, jakby się nad tym zastanowić. Kurde, chyba zacznę spisywać swoje cytaty. Dobre są, a że umiem pisać, to machnę parę książek. Jakby to nazwać? O, pamiętniki wampirów, że niby kilku pracowało nad tą książką. Dobre, dobre. Na pracę grupową ludzie patrzą przychylniejszym okiem. Jestem genialny i taki samotny. Ech. I tak wygląda Ly. No brawo, umiesz prawie połowę alfabetu. Jak tak dalej pójdzie, nauczę cię liczyć i zrobię z ciebie mojego księgowego. Naprawdę? Nie. A wiesz, że lekcje kosztują? I teraz mi to mówisz? Nie mówiłem, bo to oczywiste. Zaraz poszukam drogi do Srebrnego Miasta bez ciebie. Tak, słyszałem już tę historię o toporze Moradina i odkryciu swego przeznaczenia w Srebrnym Mieście. Zapamiętaj sobie jedno. Srebrne Miasto to aglomeracja kontrastu. Z jednej strony masz najpobożniejsze dzielnice usiane świątyniami i kaplicami wielu bogów, pełne tolerancji dla innej wiary, a z drugiej strony masz obskurne dzielnice, w których łatwiej od trypla jest dostać kosę pod żebro. Jak już tam dotrzesz, nie będziesz miał wielkiego wyboru w tym, co ci będzie przeznaczone. Albo zostaniesz kapłanem, albo ulicznicą. Oba zawody cieszą się dużymi zarobkami i niewielkim szacunkiem. To chyba się nigdy nie zmieni. Zbliżamy się. Zachowajcie ostrożność. Ja to w ogóle nie wiem, czemu się podjęliście tego zadania. 300 sztuk złota za wampira? Toć ze zwykłego kota mi wypadła taka fajna zbroja. Idzie się dorobić w bezpieczniejszy sposób. Tu nie o zarobek chodzi, ale o zleceniodawcę, Lorda Kharina. Raczej o jego córkę, chyba. Ja o czymś nie wiem, ale w takim razie wolę iść z tyłu. Żadna nowość, że wolisz iść z tyłu. Otóż tak, Lord Kharin jest przebogatym typem. I wszystko jasne. Zamknij mordę, dobrze? Teraz ja mówię. Chuj z pieniędzmi. Mam pieniądze, więcej niż nie jeden siur. Tak. Córka Kharina ma na imię Eliza. Jest najpiękniejszą dziewczyną na świecie. W dodatku inteligentna, zabawna i nie jest zepsuta przez bogactwo i dworskie intrygi. No ale to szlachcianka, a ja jestem tylko zwykłym... siurem. Ale z pieniędzmi. Bandytą, łotrzykiem, wychowała mnie ulica. Gdzie mi tam do niej? Lord nie zezwoliłby na taki mezalians. No i to drugie zlecenie, które Rogal przyjmuje od Lorda Kharina. Bierze co popadnie też od innych panów. Chce zasłużyć sobie na tytuł szlachecki, ewentualnie na zostanie bohaterem.
bogatym bohaterem, bo poza tym, że mówi, iż kasa to chuj, to kradnie wszystko, co popadnie. Prowadzi nieuczciwe rozliczenia, nigdy nie dzieli równo nagrody i w ogóle to skurwiel jakich mało. To czemu dla niego pracujecie? Dobre pytanie. Skurwiel na skurwiele, ale swój skurwiel. Nigdy nie zostawi cię w potrzebie, a i jak trzeba, to wyłoży kasę i uwaga, teraz najlepsze, nie poprosi cię o jej zwrot. Trzeba mieć jakieś zasady. O, tabliczka. No nie gniewaj się już. Wypełnił misję przeznaczoną dla Otera zaraz po tym, jak go wypatroszę. Na powierzchni może kręcić się tylko jeden krasnoludzki bohater. Ja. No nie. No kurwa nie. No nie wierzę. No wiutkie botki. Wiesz, jak ciężko znaleźć rozmiar pasujący na tak małe stópki? Muszę kupować w dziale dziecięcym. Masz teraz większe problemy niż osmolone butki Karli wypiertku. Oddawaj topór po dobroci, albo dostaniesz... Kurwa, dałbyś mi dokończyć monolog niewychowany k burze. Co się tak gapisz? Zatkało kakało? Ten twój mały mużżek obliczył, że jak trafisz mnie oszczepem, to mnie zabijesz? Miałeś rację. Kamienna skóra! Mówi ci to coś? Nic mi nie zrobisz tą archaiczną bronią. A tym? Przedstaw się. Lubię wiedzieć, kogo chowam. Jestem mrocznym kapłanem. Funkcja, jaką pełnię, jest ważniejsza od mego imienia. Pewnie tak cię ochrzcili, że aż ci wstyd. Dosyć ględzenia! Oddajesz topór po dobroci, czy sam mam go sobie wziąć? Sam go sobie weź. No co jest, kurwa? No kurwa, ja pierdolę. Na to wychodzi, że topór nie może przejść przez żaden portal. Czyli muszę iść do innego wymiaru z buta. Kurwa.